przyszedł do mnie człowiek z ogromnym problemem. Ten problem jest ogromny, ponieważ człowiek chciał się czuć dobrze. Człowiek chciał się czuć dobrze i żeby się czuć dobrze, najadł się Prozaku. Jadł ten Prozak, żeby się czuć dobrze i czuł się lepiej. Natomiast czuł się lepiej przez jakiś czas i stwierdził, że skutki uboczne, jakie daje mu SSRI, nie są warte tego, żeby żreć Prozak, żeby żreć psychotropy. I odstawił psychotropy. Odstawił psychotropy i stwierdził, że czuje się gorzej niż przed jedzeniem tych psychotropów. To znaczy, że odstawienie psychotropów powoduje spadek samopoczucia. I on, jego problem i on, bo to są dwie różne rzeczy, człowiek i problem to są dwie różne rzeczy. I czasami mi się wydaje, że to problem posiada człowieka, a nie człowiek posiada problem. W tym przypadku jego problemem było to, że on chciał się poczuć lepiej, jak odstawi. A tu się okazało, że to nie jest lepiej, że on się wcale lepiej nie czuje. Zupełnie jak ten alkoholik, który doszedł do wniosku, że jak przestanie pić, to jego problemy znikną. A tu się okazało, że jak przestał pić, to jego problemy wypełzły ze szczególną ostrością. I te problemy teraz należy rozwiązać. Do tej pory dało jej się utopić. Natomiast jak się nie pije, to te problemy wychodzą na wierzch. I kochani, chcę was poinformować, że po to jest alkohol, żeby sobie poprawić humor. Po to są psychotropy, żeby sobie poprawić humor. Po to są narkotyki, żeby poczuć się lepiej, poprawić sobie humor. Ale to wcale nie znaczy, że to można robić bezkarnie, ponieważ po alkoholu występuje kac. Po narkotykach występuje uzależnienie i utrata zdrowia. Natomiast po psychotropach człowiek się czuje troszkę lepiej przez jakiś czas, a potem, jak ma wrócić do realu, to te emocje, które przeżywa, które były wytłumione, to wszystkie emocje stają się silniejsze. I kochani, proponuję wam, abyście rozwiązywali swoje problemy, a nie tłumili je przy użyciu psychotropu, bo jak stłumisz te problemy, to potem one wypełzną z pełną siłą i dlatego, jak masz problemy, to je rozwiązuj, a nie duś. Nie wiem, czy ktoś to zrozumie, nie wiem. Czy ktoś to, może są tacy, którzy to zrozumieją, nie wiem. Jak uważacie, czy ktoś to zrozumie? Halo, halo, czy jak ktoś to zrozumie, to niech do mnie napisze, bo ja wątpię, żeby to ktokolwiek zrozumiał. Mnie się wydaje, że wszystkim się wydaje, że psychotropy to jest lekarstwo, które leczy człowieka. Jak człowieka wyleczy, to jest wyleczony, a jak jest wyleczony, to jest zdrowy i wtedy jest super. I ludzie po to biorą te psychotropy, żeby się wyleczyć. Ludzie po to piją wódkę, żeby się poczuć lepiej, a nie po to, żeby się poczuć gorzej. To jest nienormalne, gdyby się ludzie czuli gorzej. Kochani, ja wiem, że to nie jest filmik dla was. Ja wiem, że wy byście chcieli, żeby po prostu psztyk
kliknę i jest wszystko okej. Okay. A tu się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Nie, tylko czy to jest nagrywane? Przepraszam, czy to się nagrywa? Nie, to jak to się nagrywa, to ja poproszę to wyłączyć, bo nikt tego nie zrozumie. A jak ktoś zrozumie, to opacznie, opacznie. No, chyba że mieszka w Opaczu.